Według informacji, jakie były podawane jeszcze w sierpniu przez władze Dąbrowy, końcem września miał być wprowadzony ruch okrężny tutaj na rondzie na Staszicu. I z tego, co widzę, faktycznie ten ruch okrężny teoretycznie tutaj jest, natomiast ciągle jeszcze tutaj mamy nakaz jazdy na wprost. Troszkę się to z sobą kłócą, te dwa znaki, ale okej, jest remont, jeszcze tutaj zjazd 9-4 jest zamknięty, natomiast sam ruch okrężny można było według mnie tutaj zostawić, ściągnąć ten nakaz jazdy prosto. Okej, musi być przecięta wstęga, ja to rozumiem. Mam nadzieję, że to przejezdne będzie może już choćby w dniu jutrzejszym. Może to już są jakieś przygotowania do przecięcia wstęg. No ale okej, na tą chwilę, a jesteśmy 5 dni przed końcem września, jeszcze teoretycznie tego skrzyżowania oddanego nie mamy. No i tak jak nie mamy oddanego ronda ruchu okrężnego, czyli skrzyżowania Staszica z 1003, łącznika między 9.4 a S1, tak ciągle mamy ruch wahadłowy na odcinku ulicy Staszica, tutaj na wysokości działek skrzyżowania 9.4 z 11 listopada. Jak widać, nie wszyscy na wahadełku stoją. Są tacy, którzy mają te wahadła głęboko w poważaniu. Myślałem, że ten kierujący będzie tutaj skręcał w lewo, dlatego sobie to wahadło mijał, ale jak widać, nie taki był jego cel, plan. Natomiast trzeba przyznać, że tutaj na tym odcinku, gdzie mamy ruch wahadłowy, zwróćmy uwagę, już dość daleko są posunięte prace, więc tak naprawdę tutaj też już widać, że za chwilę, dłuższą, krótszą, ten odcinek drogi, że pewnie będzie oddawany do użytku. No i pozostanie nam tylko czekać na ostatnią w zasadzie fazę remontu na ulicy Staszica, czyli ten odcinek, na którym teraz jestem, na wysokości dawnego Reala, i budowę ronda na skrzyżowaniu ze Starocmentarną i Wojska Polskiego.